Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Dzisiaj Państwu pokażę. Doszły do mnie trzy molinezje. Nazywają je złote, ja na nie mówię żółte, ale jak widzicie, to jest różnią się tym, już Państwu mówię, jakie to są molinezje. Lira. A różnią się tylko tym, że mają dłuższe po prostu płetwy. Także trzy mówią na to złote, a ja na to mówię żółte. No i coś tu chciałem właśnie Państwu pokazać, powiedzieć. Postanowiłem zrobić takie porównanie. Co chodzi o żółwia, był zakupiony, jak bodajże pamiętam, 4 miesiące temu i postanowiłem zrobić właśnie takie porównanie, jak on urósł. Jak on urósł i oczywiście Państwo będą mieli pokazane sprzed 4 miesięcy na filmiku, jak był kupiony i później jak był u mnie już 2 miesiące i w tej chwili Państwu pokażę, jaki jest teraz ten żółw. A tu zobaczcie Państwo, ustawili się jak w wojsku skalarki. Także przechodzimy właśnie za chwilę do tego żółwia i Państwu pokażę, jak wygląda teraz, jak wyglądał 4 miesiące temu i jak wyglądał 2 miesiące temu. Także przechodzimy. A tu Państwu pokazuję, jak wygląda w tej chwili, jak urósł. Zaraz mu dam pokarm, takie stiksy. Pokażę Państwu, to jest właśnie taki pokarm, je różne pokarmy. I zobaczą Państwo, jak on to sobie je. Zaraz przypłynie. On to połyka. Że proszę zobaczyć. No i sobie, jak Państwo widzą, zjadł. Nie, nie wszystko, musi sobie zmiażdżyć i sobie zje teraz resztę. No i damy mu następnego. O, może podpłynie do tego, tu jest, ale coś mi się wydaje, że zaraz mu tu palcem popukam, to może przyjdzie. No jak Państwo widzą, on se to i tak zje, on już się wraca. No, żółwik nabiera kształtów. No, żabką sobie pływa. Żartem. No i tak wygląda. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. No oczywiście w dalszym filmiku będzie muzyczka. No i będzie tam napisane, ile
4 miesiące temu, 2 miesiące temu i mogą Państwo sobie właśnie porównać w tej chwili jak wygląda, a jak wyglądał 4 miesiące temu i 2 miesiące temu. Także miłego oglądania, pozdrawiam serdecznie Państwa i do następnego filmiku, z tej strony Rybka. Trzymajcie się zdrowo, cześć wszystkim. Jeszcze zobaczymy, czy podpłynie do tego jedzonka. No dobra, miłego oglądania życzę. Oh.